niesamowitego na skalę światową. Ja siedzę w pniu drzewa. Za duża cena, no dla mnie z kosmosu. To będzie trzeba zanurkować, trzeba ten piach jakoś przejechać. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Cześć, witajcie. My już jesteśmy w drodze na sam koniec Półwyspu Lakońskiego. Tak, a tam czeka na Was i na nas niespodzianka. Coś niesamowitego na skalę światową, można powiedzieć. Dokładnie. Także jedziemy. Zapinamy pasy i lecimy. Jazda bez trzymanki. Przed nami bardzo kręta droga, także trzymajcie kciuki. Mamy znak, to jest jedna trakcja, druga, trzecia, my jedziemy na tą drugą i trzecią. Tak, na razie zauważyliśmy, że Półwysep Lakoński jest bardzo górzysty i tu od strony Zatoki Argolickiej naprawdę są góry i praktycznie nie ma plaż. Już mówię tutaj na samym końcu. Także no, jest bardzo ciekawy teren, cudowne widoki. To sami zobaczcie. Tą wysepkę, moi drodzy, może niektórzy z Was kojarzą. Mieliśmy miasteczko na Apoli, zrobiliśmy drobne zakupy. Okazało się, że w supermarkecie tu na Peloponozie te ceny nie są jakoś wyższe niż te ceny tam w głębi lądu. Także można sobie spokojnie robić zakupy. Tak mi się wydaje. Ponownie do Was pytanie. Czy ktoś z Was poznaje tą wysepkę? Może wcześniej ją słabo było widać. Przypatrzcie się dobrze. Kusi nas, kusi ta wysepka. Kolejna urokliwa wioska na trasie. Agios Nikolaos. Czyli wioska o nazwie Święty Mikołaj. No to nieźle. Droga nie jest zła, jest asfalt, choć taki trochę wąski i połatany, dziurawy trochę. Ale no super, między sadami jakimiś oliwnymi sobie jedziemy. Czapek daje radę. Ależ to jest pięknie. Zanim poeksplorujemy tą okolicę i Wam pokażemy, co tu takiego jest zjawiskowego, mamy nadzieję, że zjawiskowego, no to coś zjemy. No, kupiliśmy jogurt i brzoskwinie i dodamy trochę owsianki i oczywiście konfitury z czarnej porzeczki i miodek do tego. Wow, ten jogurt. Moc witamin. Jogurt jest niesamowity. No, uwielbiam grecki jogurt. Cudowny jest. Tyle? Tyle, no. Mam nadzieję, że Wam się podobały ujęcia z drona. Nie jest łatwo nagrywać dronem, jak się jedzie, ale jakoś dajemy radę, nie Moni? Mhm. Pora! No, wygląda to pięknie, Moni. Mhm. Ciekawe, jak smakuje. Jeszcze lepiej smakuje, uwierz mi. Okay, a miodku polałaś? Oczywiście. Ciekawe, jak to będzie smakowało z ciasteczkiem. O, zobacz, to jest dwuwarstwowy, znaczy dwusmakowy. Zebra. Oku mojej babci Feli. No to idziemy. Zaraz opowiemy Wam, co nas przywiodło na ten najdalszy skrawek Lakonii. Jesteśmy w geoparku. Jest to taka perełka geologiczno-archeologiczna. Nie tylko na całą Grecję, ale również na całą Europę. Dzięki pozostałościom w tym miejscu będziemy mogli zobaczyć, jak wyglądał ten teren kilka milionów lat temu. Nie wiem, czy wiecie, ale Grecja 2 miliony lat temu
była bujnym lasem tropikalnym z ogromnymi palmami i drzewami liściastymi. Ruchy tektoniczne i wybuchy wulkanów spowodowały, że dzisiejsze wody Morza Śródziemnego zalały ten teren. No i po prostu wszystkie te drzewa zostały zwapnione, skamieniały i w momencie, kiedy woda opadła, to troszeczkę tego terenu nam się odsłoniło. I dzisiaj będziemy oglądać skamieniały las. Ja już widzę tutaj jakieś pnie palm, wow. Pozostałości. To jest niesamowite, że możemy dotknąć drzewa sprzed 2 milionów lat. Kurczę, jak się zachowało, cały pień. Wow, a zobacz tu. Ojejku. Ojejku, co to? Słyszałaś to? Tak, pod tym woda przepływa chyba, ale tutaj chlupie. To stąd dochodzi ten szalony dźwięk. To jest pień drzewa, Monika. Zobacz. Widzisz? Ja ci sunę. To jest pień drzewa, słuchajcie. Zobaczcie, jakie olbrzymie ono musiało być. Monia, stań tutaj, bo widzowie nie mają perspektywy. No, ten jest dosyć gruby. To chyba była taka palma jak w Maroku, pamiętasz? Co było tam, nie wiem, 7 takich odnóg i w środku rozwiesiłeś sobie hamak. A, no tak, takie skupisko. Takie skupisko, no, z jednej po prostu. Kurczę, kilka pniów. No niesamowite, ja uwielbiam takie rzeczy. Ale to zachowane jest fajnie. 2 miliony lat temu. Cudowne. Myślę, że jakbyśmy mieli większe fale, to bylibyśmy świadkami niezłych gejzerów, bo pod nami jest morze. Ono słyszycie, jak bulgocze, szumi. Teraz wyobraźcie sobie, jakby ta woda stąd wystrzeliwała. Tam jest następna dziura, tam jest kolejna. Jest ich bardzo dużo. No cóż, trzeba przyjechać, jak tu będzie sztorm. Po prostu tutaj dokładnie widać, jakby była kora i środek tego drzewa. Tak, no. Kurczę, tam normalnie to wygląda jak drewno, takie jakby włoski. No tak jak w palmie są takie włoski, no. No, widać takie, to oczywiście to jest wszystko jak kamień. Takie rzeczy to chyba tylko w Grecji. Wakacje pod palmami sprzed 2 milionów lat. Niesamowite. Słuchajcie, naukowcy tutaj doszli do wniosku, że żeby te pnie tych palm mogły się tak zachować, ten las musiał być zalany z dnia na dzień. Także wyobraźcie sobie ogrom tego kataklizmu, który musiał tutaj nastąpić. No ziemia to chyba nie było dobre miejsce do mieszkania kiedyś, nie? Chyba nie. Dają cień, nie? Liści tylko brakuje. Wow. My z Moniką myśleliśmy, że te skamieliny są tylko w tamtym jednym miejscu, a tu słuchajcie, jest cała plaża tego lasu. To jest niesamowite, ojejku, nie, Monia? Tak. Zobacz. Gdzie okiem sięgnąć, to rosną drzewa. Patrz, jaki tutaj gejzerek się utworzył. Pusty pień w środku, a w nim morze chlupocze. Tak się zastanawiam, czy ja siedzę w pniu drzewa. No tu na pewno rosła palma, bo widać jej pozostałości, a to jest chyba jakieś ogromne drzewo liściaste. Całkiem możliwe, Monia. Słuchajcie, okolica jest po prostu jak z innej bajki. Przypomina mi to trochę Kapadocję. No, w takim troszeczkę minimalizmie, ale no zobaczcie sami na te formacje. Miejsce niesamowite. No ja jestem totalnie zaskoczony. Troszeczkę sceptycznie podchodziłem do tego przyjazdu. Ale ja się uparłam. Tak. Monia się uparła i jestem jej za to wdzięczny. I muszę wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Nie skupiajcie się tylko na tym jednym miejscu nad morzem, ponieważ naokoło, jak widzieliście, jest tyle rzeczy jeszcze do obejścia. Jest tutaj szlak, można w ogóle przejść sobie wybrzeżem. No jest po prostu przepięknie, te formacje skalne i w ogóle jakaś taka jest niesamowita energia tutaj. Tak, taka magia, no takie po prostu no, świadomość tego, że chodzi się po drzewach sprzed 2 milionów lat jest niesamowita.
na pewno polecamy to miejsce. Dobra, jedziemy z tego pięknego miejsca. A zaczęło padać, co mnie bardzo cieszy, bo jest wszędzie bardzo, bardzo sucho. Ale i tak tego deszczu za mało. Nic nie, tu ledwo co pokropiło. No tu niestety nie można kempingować. To jest znak. Także jedziemy szukać jakiejś innej miejscóweczki. No i znaleźliśmy miejsce na dzisiejszą noc. Wszystko wam pokażę jutro rano, ponieważ kropi deszcz. No i zbliża się nocka. Mogę wam tylko powiedzieć, że na tym placu jest pełno soli, ponieważ jak jest sztorm, to podejrzewam, że to wszystko jest zalewane przez morze i sól zostaje. No, a tam mamy morze z tamtej strony. Cudowny kolor, to już wam powiem. Tak wam zdradzę tylko szybko, ale resztę szczegółów już jutro. Także dla was to będzie sekunda, a dla nas cała nocka. Witamy was z nad Zatoki Wiglafi. Jak widzieliście, jest ona przepiękna i turkus tej wody po prostu nas powala na łopatki. Jest piękna laguna, plaża jest piaszczysta i po prostu aż się prosi, żeby na niej poleżeć. I ja dzisiaj chyba to zrobię. A ja niekoniecznie, ponieważ jest tutaj kilka ciekawostek, które zaraz wam pokażę. Tutejsze plaże i te laguny wyglądają jak Seszele, ale jest jeszcze jedno miejsce, jest tu niedaleko wysepka La Funisas i tam to dopiero podobno są Seszele. Tak, to jest właśnie ta wyspa. Taki ja chciałam był tam pojechać. Tak, taki był pierwotny plan, jednak cena promu, który kursuje właśnie z tego miejsca na tą wysepkę, to jest dosłownie jakieś 10-15 minut łódka płynie, stateczek, kosztowałaby nas około 60 euro w dwie strony. Także jakbyśmy chcieli tam pojechać na tydzień czasu, to jeszcze można zapłacić, ale jadąc tam na 1-2 dni, to jest za duża cena. No dla mnie z kosmosu. Trochę się nie opłaca. Można pojechać samemu, bo od osoby jest to 2 euro, więc myślę, że może z rowerem by było około 2-3 euro. Tak, najpierw mi w ogóle pan powiedział, że cena to jest 25 euro od vana. No to mówię, że no kurczę drogo, ale on mi potem jeszcze dodał, że no i oczywiście 2 euro od osoby, czyli dodatkowe 4 euro. Tak, czyli no 29 w jedną stronę. No my moglibyśmy rowerami, no bo tam jest później od tego portu jakieś 5 km do tej pięknej plaży. No ale na razie Paweł jeszcze nie jeździ rowerem, a no mówię, vanem nie opłacałoby się na ten jeden, dwa dni. Ale kiedyś tam pojedziemy. W ogóle mamy informację od znajomych, że za Fiata Ducato, tego średniego, zapłacili 15 euro plus 2 euro od osoby, czyli no 19 euro od vana, no to by było jeszcze spoko. No, no ale to też pewnie zależy od tego, jaki jest sezon, teraz już jest połowa maja, więc no pewnie też ceny już zaczynają iść do góry, jest większy popyt, no to wyższe ceny. Dokładnie. Nie będziemy więcej przynudzać o tym promie, cieszmy się z tego, co mamy, a mamy bardzo dużo, bo jest tu unikatowe miejsce na skalę światową. Wyobraźcie sobie, że znajduje się tutaj jedno, najstarsze miasto zatopione, znane na całym świecie. Skoro miasto znajduje się pod wodą, no to chyba będzie trzeba zanurkować i taki mam zamiar. Powiem wam tylko tak pokrótce. Miasto istniało już 5000 lat temu i prawdopodobnie było tutaj centrum handlowe cywilizacji mykeńskiej. Naukowcy do końca nie mogą znaleźć, jak to miasto się nazywało. Oficjalnie nazwano je Pewlo Petri. Na brzegu po tej cywilizacji został tylko stary cmentarz. Widać w skałach wykute liczne grobowce i takie piękne schody, które prowadzą prosto do morza. No kiedyś prowadziły pewnie na cmentarz, bo część grobowców jest również pod wodą. Zostawiam na razie Monikę samą na plaży, ja idę ubrać piankę i ponurkujemy trochę.
Miasto zostało odkryte w 1967 roku, także dosyć niedawno. Daje nam wspaniały wgląd na urbanistykę ówczesnej cywilizacji. I naukowcy śmieją się, mówiąc, że projektu tego miasta mogłyby pozazdrościć współczesne miasta, niektóre współczesne miasta. Podobno widać uliczki, domy były dwupiętrowe, z ogrodami piękne, także no, wydaje mi się, że tu dosyć bogaci ludzie mieszkali. No ale jak to bywa przy takich, wiecie, handlowych miejscach, gdzie ta moja pianka. Jestem ciekaw, czy w nią wejdę, aczkolwiek ostatnio dosyć dużo schudłem, także chyba nie powinno być problemu. Zobaczymy. Ciekawostką jest fakt, że kiedyś można było spokojnie przejść sobie lądem do pobliskiej wyspy Elafonissas. No ale niestety w 1000 roku na skutek trzęsień ziemi, wybuchów wulkanów, po prostu morza wezbrały i miasto zostało zalane i prawdopodobnie od tego czasu jest pod wodą. Udało mi się wcisnąć w piankę, także przenosimy się teraz troszeczkę w czasie. Ja już wykąpany, gotowy do dalszej drogi. Idę zobaczyć, czy mi pianka wyschła, bo z pianką się fajnie pływa, bo jest ciepło przy tej temperaturze wody, co jest dzisiaj. Ale jeden jest problem, że ona potem długo schnie. No sucha jest. No, ogólnie nurkowanie bardzo mi się podobało. Nie ma tam za dużo tych elementów budowlanych pod wodą, niestety. No ale wiecie, 5000 lat zrobiło swoje, aczkolwiek w niektórych miejscach, jak widzieliście, jakiś tam zarys budynków był. Myślałem, że będzie tego więcej, szczerze wam powiem. Trzeba też wziąć pod uwagę, że nie pływałem daleko tam wokół tej wyspy, ponieważ były duże fale, nikogo nie było w wodzie, a ja uznaję taką zasadę, że jeżeli nie widzę nikogo wokół siebie, to jestem sam w wodzie, no to daleko nie pływam po prostu. Nie wiem. Nie lubię po prostu tego uczucia, jak nie ma nikogo wokół mnie. Myślę jednak, że bardzo fajnie jest sobie tutaj popływać w tej wodzie i pozwiedzać te ruiny. Też nie jestem jakimś ekspertem i czasami wydawało mi się, że widzę jakiś budynek, jakieś pozostałości po budynku, a może była to tylko skała. Wyobraźnia, wiecie, działała na wysokich obrotach. Teraz jeszcze nam tylko zostało wyjechać stąd, bo wczorajszej drogi nie nagraliśmy, jak tu wjeżdżaliśmy. Ale dzisiaj zobaczycie, jaki tu jest hardkor przy wyjeździe. Gotowy, Paweł, jesteś? No tak, no ruszamy, no trzeba ten piach jakoś przejechać. Mam nadzieję, że przejedziemy bez przygód. Najgorzej mnie tylko boli, że tu jest tyle soli, że szok. Jak ci się zrymowało, boli mnie, że jest tyle soli. Jadąc tą drogą trzeba uważać, żeby nie zbaczać z tego szlaku, czyli trzeba się trzymać śladów innych samochodów, bo można wpaść w taką błotną dziurę, jak na przykład jest tu. Także na takie rzeczy trzeba tu uważać. No, także widzicie, no tu prosto nie pojadę, no bo jest błoto i jakaś tam depresja bardzo duża. No i musimy tu robić takiego zigzaka. No i teraz najgorszy odcinek, bo trzeba przez te piachy przejechać. A on już trochę wysechł dzisiaj przez ten ciepły dzionek. No dobra, to ogień. No, poszliśmy jak strzała. Tutaj przejechaliśmy bez problemu.
Także jedziemy na kolejną miejscówkę. Dobra, Paweł jeszcze tam sprawdza miejscówkę. Będziemy lecieć dalej, a z Wami będziemy się już żegnać. Dzięki, że byliście z nami. Zostawcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę. I co? Do zobaczenia za kilka dni. A jeżeli ktoś nie subskrybuje, to zapraszamy do subskrypcji, jeżeli nas oglądacie. Dokładnie. Trzymajcie się. Hej! Hej. Wakacje pod palmami. To było zajebiste, Monia. Po prostu naturalne. Tak się poczułam. Tak się poczułam. Wyobraziłam sobie, że to takie zielone. Dają nam cień. Dobra, ja tu powiem to, co miałem mówić. Okej.